To pani? A co? Zdziwił się pan? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. A, to pani! Tak to ja. Witam was. Andrzej Stobalski, Słupsk, centrum miasta, vis-a-vis dworca kolejowego, sklep Pop Master Record Show. Witam i zapraszam do następnej porcji muzyki. Słuchajcie, to co widzieliście na początku. Taki był plan, takie były zamierzenia. Wsiadamy w pojazd, jedziemy do Ustki, kręcimy film na ławeczce z panią Ireną Kwiatkowską. I tak zrobiliśmy. Z tym, że tak silny wiatr był, że w sumie nas nie słychać. Postanowiliśmy nakręcić to, znaczy ja już postanowiłem, bo terenia się poddała, handeho. I postanowiłem nakręcić jeszcze raz ten filmik, ale już tutaj. Dlatego, że materiał nie nadawał się do emisji. Zresztą za chwilę sami zobaczycie. Cześć, witamy was. Bardzo dużo płyt w stanie mintowym. Nie otwieraj, bo tutaj piasek wiatr. Dobrze, tu mamy pierwsze, tu mamy. Okej, okay. Zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj hip-hop, no i trochę chyba popu, bo na przykład Tora też będzie. Słuchajcie, Ice-T, The Seven Deadly Signs. The Seven Deadly Signs i album Ice-T. Następnie mamy Eminem, Just Lost It, Eminem. Album Versions, Instrumental i A Cappella, no fajnie. Jeszcze raz Ice-T, New Jacket Hustle, Nino Stem. Temat jakiś Nino, może z jakiegoś filmu. LL Cool J, Bad. To nie Michael Jackson Bad, tylko LL Cool J. Słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że te płyty są już osiągalne na stronie internetowej www.popmaster.pl. No i oczywiście w sklepie. Zresztą każda z tych płyt jest oceniona już, co nie? W folii oceniona. Taki LL Cool J i single Bad kosztuje 15 zł. Dla przykładu, co nie? Dobrze, lecimy dalej. Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Proszę bardzo. Tu mamy Public Enemy. Po Public Enemy mamy podwójny album Tupaca, Pac's Life. Można się domyślać, że to jest jakieś nagranie z koncertu na żywo. Chociaż niekoniecznie. No dobrze, po Tupacu mamy Slick Rick. The Great Adventures of Slick Rick. Tak to wygląda, proszę bardzo. Slick Rick. Potem mamy Tony. Teraz Method Man, What's happening, Method Man pyta się. Po nim mamy Chingay, Jackpot i Chingay. Proszę bardzo. To już jest do dostania w sklepie Pop Master Record Show w Słupsku, Kołłątaja 14. Jak wspomniałem, strona internetowa, płyty winylowe, www.popmaster.pl. Co my mamy? The Two Life Crew, We Want Some Pussy. Potrzebujemy jakichś kobiet, tak można by było przetłumaczyć, bo niektórzy będą przed 23 oglądali, także dokładnie nie ma co tłumaczyć. Ok, G-Unit, Stand 101, maxi singielek, album version, Boons for Say i instrumental. Cena jedyna 10 zł. Następnie mamy Cassidy. Przedstawia R. Kelly in Trina. The Crazy Remix for the Smash Hit Hotel. Smash Hit Hotel. Ktoś zna? Bo ja akurat nie znam. Cassidy i Hotel. Okidoki. Co tu jest? The Game. Put You On Live Game. Teraz Art of Silence, no to już trochę elektroniki z tego co widzę. Art of Silence West 4, Maxi Singielek. Teraz mamy tutaj, Nocturnal. Nie Grzegorz Turnal, tylko Nocturnal. No, bardzo podobny ten Turnal to Turnal. Just LL, dobrze. Him or Me. I Love LA i Him or Me, to jest Nocturnal. Nocturnal za jedyne 20 zł. Ok, Outcast. So Fresh, So Clean. Plus The Ghetto Atom. Gangster Shit. Dobrze, lecimy dalej.
Co mamy dalej? Słuchajcie, tutaj mamy ICK, Writer Atom. ICK, nie znam gostka. Wspominałem o numero uno i płyta uno. Tora, tora, tora. Ojejej, i ta lodiska u nas. Niesamowite. Dobrze, co tu mamy? Co tu mamy? Twins. Round and round. Twins. Proszę bardzo. Tylko przedsetnie przez S. Nocturnal. Podwójny album edition version. Promokopia. Tak to wygląda, z taką białą okładką. Tylko naklejka, dlatego że to jest płyta promocyjna. Teraz mamy Naughty by Nature. Hip Hop Hooray. Hip Hop Hooray. Boniem mi się od razu skojarzyło. Hooray, hooray, it's a holiday. Ale to nie jest Boniem, to jest Naughty by Nature. Ok, Living in the Box. Living in the Box, zespół, piosenka Living in the Box i album pod tym samym tytułem. Living in the Box. Podejrzewam, że nic więcej nie ma. A nie, słuchałem. Drugi Love is the Art. To też jest przebój, to też był przebój. Pamiętam. Nena i znak zapytania. Od wczoraj, od dzisiaj w sklepie Popmaster Record Show. A tu mamy Terence Trent D'Arby. Nettles Fish Nor Flesh. Terence Trent D'Arby. Mamy Jennifer Rush. Drugą płytę Jennifer Rush. Chociaż wydana jako Jennifer Rush to jest pierwsza płyta. Z tym, że trzeba pamiętać, że Jennifer Rush, zanim wydała tą płytę, wydała jeszcze wcześniej, 3 lata wcześniej, płytę pod swoim nazwiskiem, czyli Heidi Stern. Heidi Stern. To jest pierwsza płyta Jennifer Rush. Później przywzięła sobie imię artystyczne, pseudonim artystyczny i nazywała się Jennifer Rush. Także oficjalnie jako Jennifer Rush to jest pierwsza płyta. Ale oficjalnie jako tej osoby to jest druga, tylko że pierwsza się nazywała Heidi Stern. Okej, okay, zakręciłem trochę może, ale nie szkodzi. Nena Sher. I to się nazywa Rev Like Sushi. Rev Like Sushi. Eurythmics, 1984, Crime. 1984, Crime. Za jedyne 15 zł. Tanita Tikaram, The Sweetest Keeper. The Sweetest Keeper. Tanita Tikaram. Co nam jeszcze zostało? Simple Minds. Singielek, All the Things She Said. All the Things She Said. Wszystkie rzeczy, które ona powiedziała. Single Upper, Time After Time. Maxy Singielek. A na drugiej stronie mamy dwie wersje. Girls, Just Wanna to Have Fun. I jedna druga wersja i druga wersja instrumentalna, bardzo fajne. Rock Me Amadeo, Amadeo, Rock Me Amadeo, Falco, Rock Me Amadeo. Dostępny w sklepie Popmaster. Już prawie kończymy. Where the Broken Hearts Go, Whitney Houston. Where the Broken Hearts Go. Teraz mamy jeszcze All or Nothing, Wszystko albo Nic i Mili Vanilli. Proszę bardzo. Jeszcze London Beat i It Is In The Blood. Getcha ya ya. I jeszcze parę innych kawałeczków. No Woman No Cry. I'll Be Talking About You. Ok. Thompson Twins. Here's the Future Days. To jest album i maxi singielek na tym. Album i maxi singiel w bardzo atrakcyjnej cenie widziałem. Dobrze. House of Pain. Jump Around. House of Pain. Jump Around. I co to jest? Składaczek. Prime Cards. Prime Cards Volume 3. Czyli hip hop. Składaczek hip-hopu, 10 kawałeczków na płytce, Popmaster Record Shop. Tu mamy następny, Jive We Stand 20, a Jive West 25. Tak trochę piszę, że ciężko przetłumaczyć. Jive West 25, Jive, wytwórnia Jive wydała płytkę. No i 25, można by było się domyślić, kawałeczków, część druga. Dobrze. I jeszcze jeden maxi singielek, Come On i utwór Drive Me Wild. Pomaga śpiewać Lily Allen. Ja jeszcze wam może coś pokażę, to co jeszcze nie ma w sklepie. Za chwilę wracam. A powinno się pojawić. To co będzie lada dzień, nawet dzisiaj podejrzewam. Następny składaneczek, wydanie limitowane, Creative Trance, Tushu Suzuki Sushi, potrójny album, proszę bardzo, Creative Trance, The King of Drum and Bass, DJ Marky. Tutaj mamy poczwórny albumik, Royce Da 5 Inch Night, 5 cali, 9 czegoś tam.
Ja, żeby nie wiedział. Okej. Okay. Jayo, Felohi, whatcha gonna do? Whatcha, Jayo, whatcha gonna do? Tony, 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 ale już album jest singielek. Primecast, Volume 1, tam mieliśmy dwójeczkę i trójeczkę. To już będzie dzisiaj jeszcze do dostania. Pięknie wytłoczona okładeczka. Mieliśmy ten albumik, ale właśnie nie był emboss, nie było tłoczenia, tylko gładka, to jest wytłoczone. I co tam mamy? Power. Power i Ice-T. Wydanie niemieckie. Ale jak o Niemczech mowa, no to mamy Berlin Unwrapped. Berlin Unwrapped, The Love Parade. Love Parade, pięciopłytowy albumik, mintowy, okładeczka też jest w dosyć fajnym stanie. To jeszcze dzisiaj będzie w sklepie Popmaster Record Shop. Słuchajcie, dobrze, kończymy tą część. Następna część będzie kręcona zapewne jutro. Tak. A tam będzie między innymi polska i zagraniczna muzyka. To na razie, trzymajcie się. Cześć. Ze sklepu Popmaster Record Shop mówił do Was Andrzej Stebelski. Zapraszam na następnego wideo newslettera już niebawem.